Grzegorz Żądło, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Pogłębia się parkingowy chaos w centrum Katowic. Władze miasta chcą zachować jak najwięcej miejsc parkingowych, dlatego ulice dwukierunkowe zamieniane są w jednokierunkowe, a miejsca parkingowe wyznaczane są w części na chodnikach. Takie rozwiązania mają sprawić, że rozszerzenie strefy płatnego parkowania będzie mniej dotkliwe dla mieszkańców. Problem w tym, że wiele osób o tych zmianach nie wie i jeździ pod prąd. Łukasz Kądziołka. Jeszcze niedawno można tu było zaparkować. Taki krajobraz to coraz częstszy widok w centrum Katowic. Powodem są przepisy, które zdaniem władz Katowic są zbyt radykalne. Można pogodzić dwie kwestie. To bezapelacyjne, mające priorytet bezpieczeństwo pieszych, z umożliwieniem parkowania w takich miejscach, gdzie naszym zdaniem nie zagraża to bezpieczeństwu. Dziś wiadomo już, że apel przesłany do premiera Mateusza Morawieckiego nie spotkał się z aprobatą. Rząd nie zamierza specjalnie dla Katowic zmieniać przepisów. Trzeba odsuwać miejsca parkingowe od skrzyżowań i przejść dla pieszych, bo to wynika z przepisów i interpretacji policji. Skoro nie tą drogą, to władze miasta próbują zostawić miejsca parkingowe, zamieniając ulice dwukierunkowe na jednokierunkowe. Newralgicznych punktów, gdzie znikają miejsca, jest znacznie mniej, dokładnie często o połowę mniej. A oprócz tego jeden kierunek powoduje, że przy danej szerokości drogi na przykład można wprowadzić parkowanie skośne albo parkowanie po dwóch stronach ulicy. Chociaż czasami tak jak tu na ulicy Głowackiego kosztem przestrzeni dla pieszych. Jednokierunkowy ruch został wprowadzony m.in. na ulicach Kilińskiego, Jordana i Stalmacha. Powoduje to duże zamieszanie, bo zmiany nie były szeroko komunikowane. Zostały rozrzucone ulotki, rozrzucone w cudzysłowie, po prostu włożone za wycieraczki kierowców. Tak naprawdę decyzję o tym, że ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony, podejmowano po spotkaniach, w których brała udział garstka mieszkańców. Ale w jaki sposób zapewnicie mieszkańców tutaj te miejsca parkingowe? Samo wdrażanie docelowej organizacji ruchu w centrum Katowic dobiega już końca. Przypomnijmy, że powstaną dwie strefy, A i B. Pierwsza to obszar, na którym już trzeba płacić za parkowanie, a druga rozszerza płatne parkowanie na kolejne dzielnice i ulice. Stąd parkomaty w miejscach, gdzie do tej pory ich nie było. Obecnie osiągnęliśmy około 50% zaawansowania prac. Kończymy, to są ostatnie dni realizacji w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, czyli w strefie A. Następnie prace rozpoczną się też po wielu uzgodnieniach, spotkaniach z mieszkańcami nie tylko Miejskiego Zarządu Ulicy Mostów, ale również radnych czy przedstawicieli urzędu. To będzie Koszutka, część Zawodzia i część osiedla Paderewskiego. Kierowcy mogą też zdziwić się na widok takich znaków. To zakazy postoju z możliwością parkowania przez posiadaczy parkingowej karty mieszkańca. Takie karty zaczną obowiązywać od 1 grudnia. Wtedy też mają wejść w życie wszystkie zmiany parkingowe, czyli wyższe stawki za postój i szersza strefa. Pociąg na lotnisko, ale nie z Katowic, tylko z Częstochowy. Wiele osób myślało, że już niebawem będzie można wsiąść na dworcu kolejowym w stolicy województwa. I wprawdzie dopiero po godzinie, ale jednak bezpośrednio dojechać do lotniska w Pyrzowicach. Jednak tak się nie stanie. Na razie zapowiadane szumnie połączenie kolejowe jest niemożliwe do zrealizowania. Łukasz Kądziołka. Na lotnisko z Katowic nadal łatwiej będzie dojechać autem i autobusem niż pociągiem. Dobiega końca duża kolejowa inwestycja. Na 30-kilometrowym do niedawna jeszcze nieczynnym odcinku linii kolejowej nr 182 trwają prace wykończeniowe. W listopadzie linia kolejowa Tarnowskie Góry Zawiercie zostanie oddana do eksploatacji, natomiast od grudniowej zmiany rozkładu jazdy pociągów możliwe będzie uruchomienie połączeń pasażerskich. To dobra wiadomość, ale zła jest taka, że na razie nie ma co liczyć na bezpośrednie pociągi z Katowic do Pyrzowic. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił przetarg na obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Częstochowa-Pyrzowice-Tarnowskie Góry aż do 14 grudnia 2030 roku. Czemu tylko na takiej trasie mają kursować pociągi? Docelowo naturalne jest, że połączenie kolejowe prowadzić będzie od Katowic do przystanku w Pyrzowicach. Natomiast na chwilę obecną nie jest to możliwe, ale nie dlatego, że urzędnicy nie są w stanie tego dobrze zaplanować,
tylko z uwagi na to, że będziemy mieli do czynienia z dużymi inwestycjami kolejowymi. Chodzi o przebudowę węzła katowickiego, czyli dobudowę dodatkowych torów i budowę nowych przystanków. Ma to potrwać kilka lat. To oznacza, że na razie będzie można pojechać pociągiem tylko do Zawiercia i tam przesiąść się na pociąg do Pyrzowic. Pociąg prawdopodobnie Kolei Śląskich. Jak zostanie rozstrzygnięty ten przetarg, nie wiemy. W związku z tym dopiero będziemy mogli się wypowiadać co do organizacji samej tego transportu, zgodnie oczywiście z wytycznymi organizatora, w momencie, kiedy on zostanie rozstrzygnięty. Za mniej więcej rok dojdzie jeszcze jedna możliwość, bo w trzecim kwartale 2024 roku mają zakończyć się prace pomiędzy Chorzowem a Nakłem Śląskim. Wtedy pociągi z Katowic mogłyby dojeżdżać do Pyrzowic od strony Tarnowskich Gór. Jednak taka podróż i tak będzie dłuższa niż autobusem, który jedzie na lotnisko około 45 minut. Pociąg ma jechać około godziny. Stara i prosta prawda mówi, że nieobecni nie mają głosu, a przez to również racji. W polityce wciąż bardziej słyszalny jest głos mężczyzn, dlatego kobiety, które kandydują do parlamentu, głośno mówią o swoich prawach, a jednocześnie zachęcają inne panie do pójścia na wybory. Magda Sincewicz. Kobiety na wybory! Lata mijają, a przed wyborami kobiety wciąż mówią o tym samym. Mamy tak wiele potrzeb. Równe płace za równą pracę, instytucje opiekuńcze dla dzieci, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, bo te funkcje opiekuńcze są na nas, ale my po prostu mamy kompetencje. Możemy zarządzać gospodarką, ochroną środowiska, obronnością i chcemy to robić. Chociaż nie zawsze chcieć to móc, to jednak próbować trzeba. Kandydatki Koalicji Obywatelskiej ruszyły w krótki objazd po województwie śląskim, żeby zachęcić kobiety do pójścia na wybory. My chcemy mieć takie same prawo do wysokiego stanowiska, do rodzenia dzieci, do chodzenia do kina, do kawiarni, korzystania po prostu z życia na równi z mężczyznami. Mężczyznami, którzy w większości decydują o tym, jak wygląda codzienne życie całego społeczeństwa, mimo że znaczna jego część widzi, jak ważną rolę pełnią w nim kobiety. Kobiety stanowią ponad połowę polskiego społeczeństwa, więc absolutnie zasługują na to, aby ktoś w Sejmie walczył o ich prawa. Żeby jakkolwiek zmienić naszą aktualną rzeczywistość, kobiety są potrzebne w tym parlamencie, zarówno jako posłanki, senatorki, ale zarówno po prostu jako my, zwykłe kobiety, które po prostu idziemy na wybory. Nas jest 50 i was jest 50 plus minus, a więc bez was i bez nas nikogo by nie było następnego. Obecnie w Sejmie jest tylko nieco ponad 130 kobiet, co stanowi niecałe 29% ogólnej liczby posłów. Wyglądało to bardzo groźnie, bo jako pierwszy zapalił się samochód z instalacją gazową. W poniedziałek rano mieszkańców osiedla Gwiazdy w Katowicach obudził hałas syren wozów strażackich, które jechały do pożaru samochodów przy Alei Roździńskiego. Ostatecznie dwa samochody spłynęły doszczętnie, a dwa inne zostały uszkodzone. Magda Sincewicz. Pani Małgorzata jak zwykle wcześnie rano siadła do swojego samochodu, żeby dojechać do pracy w Mysłowicach. Jednak tym razem na czas nie dotarła, ale i tak może mówić o szczęściu. Wsiadłam do auta, odpaliłam tak jak codziennie odpalam samochód i usłyszałam tylko jakieś tam czaśnięcie, pyknięcie, nie wiem jak to określić fachowo. I zobaczyłam iskrę, no więc wysiadłam z auta, otwarłam bagażnik, bo tam mam gaśnicę, próbowałam gasić, no ale taką małą gaśnicą to niestety się nic nie zgasi. No a później już wiatr zrobił swoje, co nie, że tylko się bałam, żeby więcej aut nie było zajętych, bo jednak tutaj dość blisko jeden drugiego stoimy na parkingu, no. Tak jest na większości osiedlowych parkingów, dlatego spalił się nie tylko samochód pani Małgorzaty, ale też stojące najbliżej auto. Dwa inne zostały uszkodzone. Na miejsce zdarzenia stanowisko kierowania zadysponowało niezwłocznie dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z miasta Katowice. Po dojeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym przekazał informację o rozwiniętym pożarze dwóch samochodów osobowych. Na palące się pojazdy strażacy podali dwa prądy piany gaśniczej oraz dodatkowo jeden prąd wody w obronie obiektów sąsiadujących. Akcja gaśnicza trwała około godziny. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru był samozapłon Forda Focusa. Taki był poniedziałek. Jutro informacje o stałych porach. Do zobaczenia.